Witam sobie, jestem taki model. Dziś będziemy mieć pod komentarz. Mianowicie usunąłem niechcący, raczej nie nagrałem dźwięku, więc tym razem będzie po prostu komentowanie tego, co jest na ekranie. Tutaj pojawiły się nowe rzeczy, pojawił się łuk i pojawiły się strzały. Łuk to jest ten, akurat tutaj mamy do czynienia z najlepszym łukiem. Wymaga strzał. Strzały jako takie nie są wymagane, tutaj widać jest nieskończona ilość przy nich pokazana. Natomiast te strzały, jak do przodu tutaj są pokazane ogniste, wymagają amunicji, one się zużywają. Te pierwsze nie. Drzewko technologii i tutaj widać, że musimy wytworzyć te, które są pokazane elementy, by ono skoczyło dalej. I trzeba w tym wypadku, ziarna brakuje. Trzeba po prostu w tym wypadku szukać tych elementów, które są odnawialne. Dzięki temu po prostu będziemy to mogli zrobić praktycznie bezkosztowo, ponieważ to przybędzie. Teraz staram się posadzić kolejne ziarna, z tym, że nie mam tych ziaren. Mam tylko jedno, a ziarna powstają po zebraniu zboża i następnie zmieleniu go w młynie. Trzeba wyszukać wolne miejsce, w którym możemy to ziarno zasiać. Skrzat tam pójdzie i następnie zasadzi. Co jeszcze można wytworzyć? Można bułkę wytworzyć, z tym, że tamte, jeśli chodzi o pieczenie, wszystkie rzeczy wymagają węgla. Węgiel na początku wydobywamy tylko na planszy, tutaj tylko możemy znaleźć. A w końcu pojawi się technologia, która pozwoli przetworzyć drewno w węgiel, więc stanie się też takim surowcem nieskończonym, ponieważ drewna nie braknie. Jeszcze zostało nieco elementów do rozebrania. A tutaj nie mogę jeszcze tego zakryć ziemią, ponieważ jeśli zakryję, to przypadną mi surowce, które znajdują się pod. Ja zaznaczam te pojedyncze sosny, ponieważ one już wyżej nie wzrosną, powyżej drugiego poziomu. Z nich szyszki wylatują. No i tu jest cały fragment do rozwałki, cała ta góra. Ja jakoś tak staram się równać, nie wiem po co, to jest faktycznie strata czasu. No ale jakoś tak się tak przyzwyczaiłem, że po prostu wszystko wyrównywać. Wystarczy wyrównać poziom, tak jak tutaj jedzie. W prawo. Do jednego po prostu poziomu i wtedy wszystkie zwierzęta bez problemu po prostu chodzą po całej planszy i nie musimy za nimi ganiać. Za nimi ganiać one się co chwilę pojawią tutaj przy naszej bazie. Słychać smoczka. Później będzie zaklęcie, które zbiera te wszystkie graty. Czyli po prostu nie będą tego skrzaty musiały nosić. Tak samo jak i później pojawi się zaklęcie impów, które przewołuje gromadę takich latających stworzeń. I one też zajmują się jedynie noszeniem, co odciąża skrzaty od roboty. I dzięki temu skrzaty mogą zająć się kopaniem, tam wydobyciem, a noszenie przejdzie na impy. Brakuje mąki. Wszędzie potrzebna jest mąka. Tylko tutaj te mięso, nie? To chyba się zdecyduje zbudować kuchenkę, z tym, że wymaga żelaza i takiego garnca. Z tego co pamiętam, to w tym momencie brakowało mi nieco metalu. Dlatego tego nie budowałem. I w sklepie możemy zakupić różne towary, z tym, że nie opłaca się kupować takich zwykłych, nieprzetworzonych, chyba, że jest to mithril. A, nie chciało już mi się po prostu bawić i czekać z tym zbożem, więc kupiłem nieco zboża po to, by
zasiać i przejść o jeden poziom zaawansowania na drzewku technologii dalej. Gdy spadnie woda, ona przez chwilę jest obecna na planszy i można wtedy ją zebrać. Potrzebujemy do tego przynajmniej jednej sztuki wiadra. Wiadro nie jest jakimś problemem wytworzyć. Ta woda po chwili znika, więc trzeba nieco się spieszyć. Można też zrobić coś takiego, po prostu wyrąbać sobie gdzieś otwór i ona wtedy będzie wpływała. Dobra, skrzaty niosą te zboże, będzie można już zasiać i przeskoczyć do kolejnego etapu. Tym, że tutaj nie ma miejsc za bardzo gdzie sadzić. Te zboże też chwilę rośnie, także po zasadzeniu trzeba jeszcze nieco poczekać. Można też zamieniać te korzenie, które tu są, na zwykłą ziemię, a korzenie przydadzą się później przy tworzeniu herbaty dla skrzatów. Herbata powoduje, że skrzaty szybciej się poruszają, po prostu biegają zamiast chodzić. Należy też dbać o wyposażenie skrzatów i sprawdzać tak naprawdę, ile daje dana zbroja. Gdy skrzat padnie, to cały jego ekwipunek później w tym miejscu się pojawia. A jeśli będą impy, to można je po prostu uruchomić w tym miejscu, wywołać w tym miejscu, gdzie ten skrzat padł. I one w tym momencie pierwsze co złapią, to ekwipunek skrzata i zaniosą to do bazy. Jeżeli wybudujemy domek przy naszym składzie, to trzeba też pamiętać, że te impy, jeśli latają z zewnątrz, muszą mieć jakiś punkt, przez który mogą przelecieć do domku, do wnętrza i zestawić te graty, które pozbierały. Jeżeli kopiesz dół w ten sposób, jak ja tutaj kopię, to dobrze jest kopać poziomami, to znaczy najpierw przekopać jeden poziom, a dopiero później schodzić o jeden poziom niżej, ponieważ dzięki temu nie trzeba będzie tych drabin. Te takie rusztowania są bardzo dobrą rzeczą, ponieważ pozwalają skrzatom dostać się praktycznie wszędzie. Możemy w każdej chwili je rozebrać i postawić na nowo, a do rozbierania i do układania nie potrzebujemy skrzatów, tylko sami możemy je rozbierać. Tu jest piasek, piasek opadnie. Nie wiadomo co tutaj jest, nie należy kopać poniżej poziomu, jeżeli nie wiemy co jest pod nim, jeżeli jest po prostu ciemno. Ponieważ może się zdarzyć, że dokopiemy się do jakiegoś miejsca, w którym może być niebezpieczeństwo. Czy to mrówy, czy to po prostu ten gościu, taki wielki czarny lord. Także trzeba na to uważać. Generalnie nie kopiemy, jeżeli gdzieś jest ciemno. Lepiej zostawić to i dać ten jeden po prostu punkt, ten jeden odstępu, niż pakować się w nieznaną. Można to uzupełniać na bieżąco i po prostu nie ma z tym problemu. Ja też robię coś takiego, że zjeżdżam windą najniżej jak mogłem. Później robię takie odnogi na lewo i na prawo i powstanie, nie wiem, te kilkanaście bloków różnicy poziomu. I dzięki temu po prostu łatwo jest iść w górę i w dół i niczego nie przegapić. To widać szczególnie, gdy mapy się odsunie, znaczy pomniejszy. O, już zboże dorasta, będzie można już chwilę ścinać. Już nie mam gdzie sadzić, ale już można po prostu zbierać je. Dla drzew nie ma tak naprawdę znaczenia, czy zaznaczymy kopanie, to jest ścinanie tych drzew. O, teraz widać jak zamieniam ziemię, czyszczę po prostu ją z tych korzeni.
Dla drzew nie ma znaczenia, czy zaznaczymy je na dole, czy na górze, no i tak zostanie ścięte. No już zboże jest do zbiórki. A po wymianie korzeni na ziemię można znowu zasadzić. Jeżeli mam tą sytuację, że nas atakuje i klikniemy na ten symbol, to nas automatycznie wtedy przenosi do miejsca, gdzie dane zdarzenie wystąpiło. Tak jak tu, gdy zaznaczyłem węgiel pod drzwiami, jeżeli ja to przekopię, to te drzwi spadną na dół. Gdy skrzaty kopią w tym miejscu, to jak widać, one od razu potrafią uzupełnić te ubytki w ziemi, które im wskażemy, ponieważ one noszą to ze sobą. To można też wykorzystać szybko do rozwoju. Nie należy też zapominać o tym, by budować oświetlenie, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to co jakiś czas może się tam pojawić ten taki duszek, który później igłami rzuca, nie pamiętam jaka jest jego nazwa. I poprzez to skrzaty będą musiały z nim walczyć. I zawsze stracą nam nieco życia, zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze można robić w ten sposób, by po prostu nie bawić się w oświetlanie, to po prostu zamknąć cały ten teren, odgrodzić go od reszty, po prostu nie było tam dojścia. Całkowicie go zabudować. No jak widać, zboże jest do zbiórki, urosło całkowicie. Z tej strony jeszcze nie. Zboże następnie zostanie zmielone w młynie. I z tego znowu dostaniemy ziarno. Te duchy, które latają, są niegroźne na prostu, tylko wysypują nam zawartość składu na zewnątrz. Nic wtedy nie ginie. Czego ja tu szukałem, to nie mam pojęcia. A, patrzyłem, ile tego jeszcze jest. No i teraz tak, mamy zboże i zboże trzeba przerobić. Jak widać, ile tam było, chyba 35 kłosów, dało nam 70 ziaren. Więc po prostu jest to taka produkcja. Ale te skrzaty co prawda nie przekopią się wyżej. Ale jak już mi przekopią ten teren, to ja wtedy dorzucę sobie tego stelażu, tego rosztowania i skrzaty będą mogły wyżej wejść. A do uzupełnienia takiego terenu, jeżeli po prostu chciałbyś wszystko wyrównywać, do tego po prostu by było takie wypicowane, to najlepiej po prostu jest przejąć skrzata i nim błyskawicznie coś dobudować. Mąka, tylko żeby to wytworzyć mąkę, już jest ziarno, tak. Wtedy będzie można nieco upiec i skoczyć o poziom. Kolejne zboże już dojrzewa.
Ja też zbieram od razu wodę, ponieważ woda będzie potrzebna przy wytwarzaniu tych przepisów, które są tam bułki, nie bułki potrzebne. A te kopię tak do jednego poziomu, by łatwiej później po prostu było ten teren eksplorować. Można też zrobić taki manewr, by skrzaty nie latały przez całą planszę. By po prostu gdzieś tak, nie wiem, w jednej trzeciej długości z lewej i z prawej strony terenu zbudować im skład. Dzięki temu będą miały krótszą drogę do składu i nie będą po prostu latać w takich długich odcinkach. No, otworzył się portal z potworami. Trzeba oczywiście zawsze zwolnić czas. I jeśli jest to możliwe, to rozeznaczać te potwory. Dzięki czemu skrzaty będą z nimi walczyć, nie ominą żadnego i nie będzie takiej sytuacji po prostu, że jeden potwór zostanie związany walką, czyli skrzaty zostaną związane walką. Reszta potworów przejdzie za skrzaty i będzie nam atakować innych. Należy też pamiętać o tym, by jeśli jest to możliwe, ten potwór zostanie otworzony, wyleczyć te skrzaty, przespać, dzięki czemu odzyskają zdrowie, ponieważ inaczej będą jakby tutaj latać i niczego tak naprawdę nie robić. Bo co chwilę ma tą trupią czaszkę i ucieka. Raz, dwa razy strzeli i tam uderzy i ucieka. To jeszcze A właśnie, jeżeli już coś chcesz kupować na początku, jeśli chodzi o broń, to ja bym polecał te najlepsze różdżki, ponieważ one atakują wszystkich jednocześnie. Jakbyś miał tak dwóch, trzech skrzatów, którzy są wyposażone w te różdżki, to one tak naprawdę niezły przemiał z wrogami będą robić. Wszyscy padli. To jeszcze jakieś się wala. Nie wiem po co ja to wyrównuję, po prostu już mam taką manię, żeby wszystko było po prostu wyprostowane. Wcześniej jeszcze robiłem coś takiego, że po prostu odcinałem te tereny, gdzie zostało coś wyeksplorowane. No to już widzę, dałem sobie spokój. I teraz sprawdzam, który skrzat ile ma życia, po prostu wysłać je spać. No czasami zdarza się, że te skrzaty tak po prostu niepilnowane, jeżeli je zostawimy, gdzieś przez przypadek zginą. Także po prostu lepiej to sprawdzić i odesłać skrzata, żeby się wyspał. Czasami też zdarza się sytuacja, że mimo tego, że każemy im coś zrobić, to one potrafią nie zawsze pójść na miejsce, gdzie trzeba. Widać, mam zebrane 0 z 5 części portalu. Te części na planszy pozyskujemy. Teraz już to wiem, bo ja nigdy wcześniej nie grałem w tryb kampanii. Te części pozyskujemy po rozwaleniu tych lordów ciemności, takich nazwałem. I gdy po prostu je rozwalimy, musimy tam 5 na planszy odnaleźć, to wtedy z każdego z nich wypadnie przepis. I dzięki temu będziemy mogli zbudować kolejny fragment tego portalu. A gdy już wszystkie zbudujemy, to otworzy się przejście do kolejnego poziomu. I tak powinienem robić, nie powinienem tam grzebać w dół. Dzięki temu po prostu te skrzaty wszystko by zdobyły, raczej wszystko by wydobyły na tych dwóch poziomach. Później jeszcze trzeba sprawdzić, ponieważ niektóre z pól mają te swoje te tylne ścianki i na tylnej ściance może coś być.
A widzę, zabrałem się za produkcję innych elementów, by znów polecieć poziom. Jeden, dwa, trzy, no można tak dwa, trzy razy jeden element zrobić, a później trzeba wybrać coś innego, ponieważ dalsze produkowanie tego samego powoduje mniejszy uzysk na tej linii zaawansowania, tej linii technologii. Chyba że coś jest darmowe, to możemy tego na umór produkować. Tu brakuje gwoździ, trzeba tworzyć gwoździe. Należy też jak najszybciej zbudować dla strzaków łóżka oraz starać się, by te łóżka były jak najlepsze. Plus dodatkowo zrobić pewien nadmiar łóżek. Dzięki temu, jeżeli pojawi się nowy strzat, to nie zapomnimy o tym, by ten strzat dostał swoje łóżko. Te skrzaty nie traktują łóżek wymiennie, czyli po prostu jeden skrzat zostaje przypisany do łóżka i tak już zostaje, one się po prostu tymi łóżkami nie dzielą. No i tak jak ja zrobiłem, warto to jest także stworzyć więcej niż jeden zakład przetwórczy, czy tam jakiekolwiek, po prostu tu mamy zakłady do produkcji, do tworzenia, ponieważ dzięki temu skrzaty szybciej produkują cokolwiek. Tu możemy zmienić ilość. Ja po prostu produkuję dużo tych rusztowań, ponieważ te rusztowania często są zużywane i lepiej mieć ich zapas. Co prawda można gdzieś jeszcze rozebrać, jeśli jest niepotrzebne, no ale wygodniej jest po prostu trzymać pewien zasób. No tu już mruga, ponieważ skrzat się nie może dostać. Trzeba dostawić to. Trzeba dostawić rusztowanie, po prostu by skrzat miał zasięg. Oni mogą o jedno pole wyżej sięgnąć. Chyba że my ręcznie kierujemy skrzatem, wtedy możemy sięgnąć i dłużej. Do dwóch pól. Widzę, że strasznie mnie kusi to miejsce, gdzie jest portal. No i tutaj widać, mam trzy warsztaty i tak naprawdę błyskawicznie posuwa się produkcja tych drabinek. Drabinek, tam są dwa młyny, skrzaty produkują mąkę. No i za chwilę będzie można już tutaj produkować to, co jest potrzebne do awansu na poziom. Woda i jeszcze jaja. Jaja uzyskujemy z skóry. A oprócz tego skór jest także, pióra są także potrzebne do wytwarzania strzałów. No, poszli piec chleb. Tak więc na przykład, jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że zużyłbyś wszystkie, całe zboże, wszystkie ziarna, wtedy zawsze możesz po prostu udać się do sklepu i kupić sobie ten zasób dwóch, trzech, czy tam kilku pakietów ziaren i dalej je już rozmnożyć samemu. Tutaj widać, że już nie mam ziaren. Skończyły mi się ziarna. Trzeba po prostu wtedy przemielić zboże i pozyskać te ziarna. Skrzaty mogą także mieć profesję nadaną, czyli to, co tam jest w zakładce o skrzatach. Każdy może mieć trzy profesje, z tym, że na początku nie opłaca się za bardzo w to inwestować. Tymi książeczkami, które gdzieś tam na planszy się pojawiają, można się posiłkować i one powodują, że dany skrzat daną profesję pozyska, czy też
rozwinie, ale te skrzaty na początku, tak jak mówiłem, tak często giną, że wyszkolimy kogoś prawie że na maksa, on później padnie i koniec. Te skrzaty się odradzają, ale to się odradza inny skrzat. Ten po prostu, który zginął, już przepadł. No i koniec. Za chwilę skrzaty wyprodukują to, co im zleciliśmy i dzięki temu awansuje na kolejne drzewko technologii. Tam był kamień i mogłem postawić znak, czy nie znak, tylko chciałem oświetlenie tam walnąć w tym miejscu. Jakieś niedobitki jeszcze gdzieś zostały. Tu jest strasznie ciemno. Te skrzaty w miarę jak kopią, to coraz więcej terenu odkrywają. Jest także takie zaklęcie światła, które odkrywa teren. Z tym, że to zawsze kosztuje tą manę i nie jest takie nazbyt efektywne, ponieważ tylko mały obszar, niewielki obszar potrafi odkryć. O, skoczył poziom. Prosta alchemia i zostaliśmy obdarowani nowym zadaniem. No i pojawiły się właśnie impy. Impy, które są przeze mnie jednym z bardzo często wykorzystywanych zaklęć, ponieważ pozwalają przenosić graty. Tutaj to wszystko się ukryło pod tym zielskiem, które zarosło, ale to nie zginęło, co tam jest. No i teraz pozostaje wezwać impy, które łapią najbliżej nich umiejscowiony towar i niosą to, raczej niosą, lecą z tym, czyli co robią? Transportują to do składu. Tych impów jest jakaś ograniczona ilość, jak zaczniemy przywoływać, nie wiem ile, 4-5 razy chyba można je przywołać, a każde późniejsze wywołanie powoduje, że ta poprzednia grupa, która została przywołana, znika. Te impy też mają jakiś określony czas życia, po którym po prostu znikają. I wtedy wszystko, co niosły, spada automatycznie na dół, na ziemię. Tu widać, jak wszystko ruszyło nagle. Później skrzaty po prostu już się nie bawią w transport, tylko transportują to impy. Tylko też mechanika gry wymaga jeszcze jakiejś poprawki w tym zakresie, ponieważ te impy nie zawsze łapią, że jest coś do przeniesienia. Tam mamy larwę, która kopie się. Ona ożywia się, jeżeli skrzat podejdzie zbyt blisko, chyba na 3 pola, z tego co pamiętam. Tu się zaczyna kopanie na 3 pola od tej larwy, to ona ożywa. I tą larwę należałoby jak najszybciej zniszczyć, ponieważ ona lata po planszy i czasami zaczyna coś kopać. Może po prostu się przekopać gdzieś do wroga, czy też dla przykładu w dół do lawy. No, a jak nam skrzat spadnie do lawy, to niestety stracimy skrzata i stracimy też wszystko, co miał ze sobą, ponieważ ten jego ekwipunek przepadnie. To, o czym ja się jeszcze przekonałem, niechcący, to fakt, że jeżeli skrzat dojdzie do końca ekranu, to też ginie, o czym nie wiedziałem. Bo nigdy tam skrzatów nie wysyłałem. Ale tutaj też w trakcie gry, nie wiem, gdzie jest ta sytuacja, ale raz się zdarzyło, że skrzat wyszedł poza planszę i zginął. No dobra, widzę, minęło pół godziny narracji, czas kończyć ten odcinek i zabrać się za kolejny, więc zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Pozdrawiam.